Witajcie w kolejnej czwartkowej planszówce. Dzisiaj nagrywamy sobie coś nowego, można powiedzieć świeża gra na rynku, czyli mamy Star Wars The Mandalorianin i jak widać to przygody, tak, czyli gra przygodowa. Gra jest na od 2 do 4, czy 2 lub 4? Od 1 można grać samemu. Znaczy, nie można, ale chodzi o liczbę postaci. Można grać samemu. Na przykład na dwie postacie ciężko będzie zagrać w 4 osoby. Tak, są zasady jakieś tam współdzielenia postaci, ale najlepiej jest grać albo samemu, albo w tyle osób, ile dana misja mówi, czyli zagramy sobie pierwszą grę, pierwszą misję Łowy na Arwali 7. To jest gra jest oparta o pierwszy sezon Mandalorianina. Więc kto nie oglądał, to szybciutko nadrabia. No tutaj jak widzicie, będziemy grać na początku Mandalorianinem i IG-11. Także tak, tutaj pokazaliśmy wam pozostałe postacie, które gdzieś tam pojawią się w kolejnych scenariuszach. Dokładnie. Żebyście widzieli, że to nie jest tak. Można że jest też nimi mało. Grać. To jest. My zaczynamy po prostu, to jest nasza pierwsza rozgrywka. Więc zaczynamy sobie po prostu zgodnie z tym, jak wprowadza nasza instrukcja. Gra ma bardzo fajną mechanikę takiej oto talii. Na start talia z przewodnikiem, bardzo dużo kart. No i talia mówi stop, nic nie czytaj na razie, rozłóż sobie grę przed pierwszą rozgrywką, więc tak żeśmy to zrobili. No i po wykonaniu tego przechodzimy na drugiej. Mówi teraz tutaj ciąg dalszy tej talii to jest po rozegraniu rozgrywki. Mechanika polega na tym, że gra nam po prostu wprowadza tylko takie zasady pewne ogólne i poprzez kolejne gry będzie nas wprowadzała, dodawała nam nowe jakieś zasady, wprowadzała jakieś nowe karty, elementy nowe. Może wrogów. I tak są dalej. Jeszcze... Jak przejdziemy tą talię, to potem dostajemy jeszcze dwie takie koperty ukryte, których nie zaglądamy na razie sobie, ale tam czujemy, że są żetony na pewno, bo są, jest twarde. I pewnie jakieś karty jeszcze są, może jakieś nowe zasady, nowe misje tam mogą być ukryte. No, także z tej gry zrobimy sobie taką małą dodatkową serię, która będzie w czwartkowych planszówkach i jeszcze będzie do tego oddzielna playlista, jakby ktoś był zainteresowany tylko i wyłącznie rozwojem tutaj postaci, gry i tak dalej. No i tutaj pierwszy scenariusz mamy na dwie osoby, więc gramy we dwóch. Gdzieś tam, jak potem pojawią się te scenariusze na większą ilość osób, to kogoś zaprosimy do nagrania i tą większą ilość osób nagramy. Gra jest kooperacyjna, także tak jest. Tutaj nie ma rywalizacji. No i w pierwszej misji musimy odnaleźć kołyskę z Baby Yodą, która znajduje się w tym oto pomieszczeniu. Jest w jednym z tych dwóch żetonów, nie wiemy w którym. Drzwi są zamknięte, nie można wejść. Żeby te drzwi otworzyć, musimy znaleźć dwa klucze, takie specjalne. One znajdują się wśród ukrytych żetonów tych okrągłych, czyli musimy najpierw zbadać te żetony, a tutaj oczywiście mamy masę wrogów na start, którzy będą nam przeszkadzać. Natomiast grę przegrywamy w momencie, gdy jedna z naszych postaci zginie. Tak. Mamy po 6 życia, ponieważ gramy... Od razu zaczynamy na standardowym poziomie trudności. Na łatwym poziomie mielibyśmy po 8 życia, więc my zaczynamy sobie od standardowego. A niektóre postacie mają 7, jak widzicie na początkowym, te co mają po 5 życia. Tak. Tak. No tutaj ładnie napisali, że zostaje pokonana, a nie ginie, ale to tak, family friendly po prostu. Żeby wrócić w kolejnej misji. Także chyba zaczniemy już. No. Będziemy w trakcie opowiadać, co się dzieje. Zasady są tak proste, że mówię, w trakcie gry na pewno złapiecie, o co chodzi. Mamy po prostu taką talię kart, przy życiu której będziemy wykonywać jedną z 4 dostępnych akcji. Musimy wykonać 2 takie akcje, 2 różne. To zaczynamy. No to musimy jeszcze ustalić, kto zaczyna. Ja mam... spoko opcję, bo mogę się pozbyć tego przed aktywowaniem jego zdolności. O, to fajnie. Bo dwóch wrogów na planszy ma już taką umiejętność na początek, że to jest warta. Czyli wróg zadaje ci jedno obrażenie, jeśli zakończysz ruch w zasięgu 1 od niego. To tak. Oznacza, że na polach sąsiadujących, jak i na polu razem z wrogiem. Tak jest. Także, ja mam no taką to dobrze, kartę, to ja... która pozwala mi to obejść. To fajnie by było, bo ja mam, nie mam takich tych umiejętności dobrych na start. To może zacznij w takim razie ty. No to tak. Na planowaniu zagrałbym sobie zbroję z bezkaru.
Bo tutaj jest plan. Zamiast wykonywać tę akcję, przeszukaj w talii istocie odrzuconych kart planowania karty obrona, weź ją, a następnie przetasuj talię planowania. Czyli robimy akcję plan. Akcja plan pozwala nam dobrać sobie karty. No tutaj zobaczymy, gdzie byłaby. Planowania, które nam troszeczkę będą ułatwiać. Jest obrona, czyli biorę obronę teraz na rękę. Obrona pozwala zablokować jedno obrażenie, które byśmy mieli otrzymać i odrzucamy kogoś. Tak, to jest bardzo mocna rzecz, dlatego że wrogowie zawsze zadają po jednym obrażeniu. Tak. Więc mamy tutaj już, taka obrona jest fajna. Tak, więc mam to w zbroi z Beskaru. Tak jest, czyli plan został wykonany. I teraz możesz zrobić już tylko akcję ruchu, ataku lub wywiadu. Tak. No i ja tutaj mam atak z ukrycia na ruchu o wartości 2 i ruch. Zadaj dwa obrażenia wrogowi na twoim polu. A, to jest na twoim polu. Użyj przed rozpoczęciem zdolności wrogów. To nie da rady tego zrobić. Musiałbym być na polu. No mógłbym jeszcze ewentualnie zagrać w strzał Sambana, bo mi się tak wylosowało, ale... To trochę szkoda, bo to 3 obrażenia wroga, co ma 1 punkt zdrowia. No trudno. No nic, no to zagram. No i tutaj zamiast wykonywać tę akcję, zadaj 3 obrażenia zagrożeniu w zasięgu, dokładnie 3. No to możemy się pozbyć na przykład. Czyli raz, dwa, trzy, dokładnie w zasięgu 3 znajduje tutaj się. Tutaj są 2, a tutaj są 3. Raz, dwa, trzy, no to jest też ten. No to może lepiej będzie tego, bo tutaj mamy 3 te pola do odkrycia. No to pozbywamy się tego. Dobra. Wroga. Czyli zabity sobie leży tam obok. Czyli zrobiliśmy 2 akcje i teraz jest sprawdzamy wydarzenia. Czy wchodzi talia wydarzeń. Suma żetonów plus kart, które tutaj leżą, musi wynosić 5 lub więcej. Jeżeli będzie 6 lub więcej, to odpalamy tutaj kryzys i wydarzenie. To mamy, jak widać, 4 i tu mamy 3, czyli nic się nie dzieje. Natomiast te karty zostają, bo teraz ja będę zagrywał swoje karty. Czyli na razie wrogów żeśmy nie uruchomili. Czyli jeszcze fazę dobierania muszę tak. Tak, i teraz sobie dobierasz do powrotem. Tak, dobierasz sobie, żeby mieć z powrotem jest 4. Jest od razu tutaj adnotacja, że w trybie weterana do 3 się dobiera, więc. Tak, no gramy właśnie. To jest ten trzeci tryb gry, tak. Mamy ten początkujący, standardowy i weteran, który daje nam mniej kart, czyli mniej opcji. No to teraz. Więc ja myślę, że wykorzystam sobie. Ruch. Czyli o 4 pola mogę się przemieścić. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Wchodzę na pole. Tutaj. Odkrywam, jest wróg o sile 3. O, jeszcze no ma i niestety ma. Ten, tak, ma tą umiejętność warty, czyli zadaje mi jedno obrażenie. No to teraz, co tu można zrobić? On ma też siłę 3. Znaczy ma 3 odporności, czyli muszę mu zadać aż 3 obrażenia. Ciężki się trafił. To zrobimy tak. Ciężki się trafił, ale ja mam na to odpowiedź. A mianowicie wyciągam 2 blastery i robię akcję ataku, która ma umiejętność właśnie do ataku. Czyli atak, gdy wykonuję akcję ataku, mogę rozdzielić dowolnie obrażenia pomiędzy 2 zagrożenia w zasięgu 1, czyli mam siła 4 ataku, 3 w niego, 1 w niego. No to idealnie. Wyciągam 2 blastery i kasuję 2 gości od razu. Także... No i to była twoja druga, tak więc jest. Teraz mamy znowu fazę. My mamy wydarzenie. Tu jest 6, czyli musimy położyć kryzys. Tak, i to spada, natomiast musimy zobaczyć, co się dzieje. Jest zasadzka. Czyli pojawia się wróg z posiłków, czyli ten. Stąd na najbliższym polu z gwiazdką mnie, czyli tym. Tutaj. Tak jest. Odkrywam go. Odkryty, tak. O, taki jest. O kurczę, tak 4 życia ma, dobry jest. I teraz jeden wróg klasy snajper, czyli z takim krzyżykiem, to jest ten gościu, atakuje w zasięgu 3. Tak, czyli. No. Znaczy, no to ten ma najbliżej. Ten ma najbliżej. Raz, dwa, tak, mam mnie w zasięgu 3, czyli dostanę od niego jedno obrażenie. No, trochę oberwałem. No, jeszcze teraz. No i mamy, tutaj oczywiście też mamy dużo przekroczone, więc wchodzi kryzys znowu. Te karty spadają, czyli to idzie do ciebie. I żeton też spada. Te żetony też są w momencie odpalenia kryzysu. No i musimy znowu wyciągnąć jeszcze jedno wydarzenie. Mamy napaść. Wróg klasy, której walczy wręcz. To jest ten najbliżej. Tak, rusza się o 3 pola. No, akurat dochodzi. Dobra, idzie do mnie. Następnie jeden wróg albo snajper, albo z blasterem strzela na zasięg 2. No to czyli, ten snajper. Kurczę, znowu dostanę. Szybko skończyłem. No to dostałem 3 obrażenia. No to nie wygląda to dobrze.
No i ja dobieram dwie karty. My teraz moja kolej. No nie, te. O, tak, i teraz ty. No to trochę nas znaczy mnie pokiereszowali. No. To może ja się trochę zacznę wycofywać delikatnie. Ja mam jeszcze tu bronę, więc ja tutaj mógłbym coś podziałać. Może ja bym doszedł po prostu tam. No to mamy trzy pola do odkrywania z kolei. No to dobra, to ja zrobię tak, wywiad na czwórkę. Okay. Czyli sprawdzamy, co jest tutaj. Tak, to ty, tylko ty podglądasz. Czyli ja podglądam, tak. Patrzysz sobie i odkładasz. Nie chcemy tam iść. Dobra, nie chcemy tam iść. To znaczy, że chcemy tam iść. Tak. Albo tu, tutaj, no właśnie. Ale tutaj zdecydowanie nie. Dobra. No i co? No, i drugą akcję. No muszę ruch robić tak naprawdę. No bo, ruch, atak lub... Bo mam obronę. Ataku i tak, ataku nie zrobię, bo jest na zasięgu jeden. No to tam jest taki gościu do klepnięcia jeszcze, nie? No. No dobra, to muszę czwórkowym, bo mam same wysokie wartości kart. Tak. Więc może po prostu się przejdę gdzieś też tutaj, żeby być bliżej. Cztery. No dobra. Raz, dwa, trzy i cztery dobiegnę tutaj. Dobra. I teraz tutaj jest piątka. Tak. Więc bez kryzysu, czyli, ale tak, dobieramy kartę. To spada, natomiast musimy dobrać kartę. Wszyscy wrogowie idą o dwa do ciebie, okay. Czyli ten zostaje w miejscu. Dwa. Tak, i dwóch zasięgu zero atakuje, no jest to jeden, ten atakuje no ciebie. No to ja mam tutaj obronę, więc ją możesz zablokować. Wydać. Dokładnie. Wydaję i okay. Nie dostałem tych. Drugi nie atakuje, bo jest za daleko. Za daleko jest. Okay. No, no i dobieram dwie karty. Tak, i czyli ja teraz tak, mogłem sprzątnąć kolesia. Mógłbyś na przykład tego snajpera zepchnąć. Tak, czy nie? Nie, nie może, on tylko tu może zejść. Ja bym zrobił najpierw ruch o dwa pola. To ruch masz po lewej. Ale jak. Tak. No czekaj, bo tu już czwórka leży. No. Uuu. No ja miałem same wysokie karty. No widzę momencie. Właśnie. To zrobimy tak. Atak za dwa. Ściągniemy tego gościa. Czyli bez umiejętności. Tak, bez umiejętności, bo to nie jest z tej karty. Poza tym te umiejętności też są nieobowiązkowe. No. I zrobimy wywiad na cztery, żeby sprawdzić to. Mm-hmm. O, chcemy tam iść. Dobra. Dobra, także tam... No to teraz tutaj nic nie tak, ma. Tak, tutaj nie ma piątki nigdzie jeszcze, mm-hmm. Więc to się nam nie odpali. Ja dobieram sobie dwie karty. Jak tu dojdzie do trzy, to po prostu nam wejdzie kolejny to wejdzie grób, nam, tak, gościu nam się pojawi na polu posiłku, które jest najbliżej. Gdzie jest najmniej wrogów, czyli na tym polu nam się pojawi. No, ale tu nie ma trochę tej. Trzeba to w końcu No nie ma wyjścia też do końca, dokładnie. Te ikonki takie to dawały, że można było co zrobić, wykorzystać umiejętność. Pod spodem? Tak, no. Jeżeli ma symbol danego, to zwiększa ci o jeden danej akcji. To ikonka, takie, coś takiego, jeżeli taką kartę wykonamy na planie, to plan będzie miał siłę plus jeden, czyli dwa, ale do wydarzeń będzie się liczyło tylko to ja może zrobię tak, robię ruch na dwa, tak? Wtedy dochodzę tutaj, w razie tak. Czego będę miał atak z ukrycia, jeśli dobra. Się pojawi wróg. Czyli raz, dwa, odkrywamy. Co jest tutaj. O, mamy ten. Mamy, to bierzemy tak. Od razu, to jest bez akcji. I masz jeszcze po ruchu, masz akcję. Ale to na moim polu musiał być. Okej, okay, dobra, czyli to tutaj go nie ma. No dobra, to teraz już tego nie mogę zrobić, ale mam wroga tutaj, więc taką niską wartością mogę za dwa. Tak, i to jest właśnie ta umiejętność, że plus jeden do ataku dodaje, a liczy się do kryzysów tak. Tylko ta jedna. Więc pozbywam się tego snajpera. O, bardzo fajnie, bo snajper był groźny. No i tu mamy szóstkę, więc wejdzie... Tak, czyli wchodzi trzecie. W momencie, kiedy wchodzi trzecie, musimy wstawić wroga na czyli polu, na którym jest najmniej wrogów. Najmniej, czyli tutaj. Tak, czyli tutaj. Wchodzi taki z trzy tak. Snajper. I to się czyści. No i odpala się jeszcze... To oczywiście te karty spadają wtedy. I odpala nam się... Wydarzenie, precyzyjny atak. Snajper, dwóch snajperów. W zasięgu 3 wykonuje atak. Ten nie ma, ten ma. Raz, dwa, trzy do mnie. Tak, tak czyli dostajesz jedno obrażenie. Po ataku wroga rusz go o jedno pole, oddalając go od najbliższego gracza. Czyli on się wycofuje, tak. W tę stronę. Także nam tu... Zrobił strzał i się... Zrobił strzał z daleka i odsunął się. Okay. No dobra, to ja teraz... No i dobieram dwie karty. Dobierasz dwie karty, dokładnie. Ja bym tutaj nie chciał wpaść na nich i się z nimi bić, bo nie bardzo jestem w stanie to robić. Możesz tu iść, bo ruch się zwolnił teraz, jak masz jakiś większy. No właśnie teraz jest problem, bo nie mam. Ale mam plan.
Zagram sobie plan za jeden, ale on jest wzmocniony, czyli mam dwa. Czyli dobierasz dwie karty, jedną zostawiasz i jedną odkładasz na wierzch. Ponieważ trafił się pech, to musi być od razu odrzucony, więc została mi jedna karta. Mam strategię. Strategia pozwala mi odrzucić tą kartę w swojej turze, aby dobrać dwie karty, umiejętności i jeszcze dodatkową akcję mógłbym zrobić z tego. Myślę, że strategia to jest dobry moment, żeby to wyrzucić. Okej, czyli używasz... Dobieram dwie karty. Może trafi mi się odpowiedni ruch. Niestety nie. A zawsze możesz wywiadem go odsuwać, tylko że już jest cztery na wywiadzie. No widzę właśnie, także nawet jedynka na wywiadzie spowoduje nam odpalenie efektu, a nie chciałbym, żeby na mnie atakowali. No to dobrałeś sobie dwie karty i możesz po prostu zrobić coś. Tak, jeszcze mam akcję. W sumie to mam dwie, bo mam jedną normalną, jeszcze jedną i jedną tą z tej karty strategii, jeżeli chciałbym ją zrobić, bo nie muszę. Więc ja na pewno zrobię ruch o dwa pola. Raz, dwa. I z wywiadu, no właśnie chyba z wywiadu, może byśmy go cofnęli troszkę? No to jak chcesz. Chociaż oni strzelają, no blasterowcy na dwa strzelają przeważnie. No teraz na dwa. No to zróbmy to. Zróbmy jeszcze wywiad. Dobra. Cofniemy go o jedno pole, bo w zasięgu dwa był, tak? No i teraz faza wydarzeń. No i w fazie wydarzeń mamy tutaj szóstkę, czyli wchodzi kryzys, jeden żeton i odpala nam się kolejna umiejętność wrogów. Mamy rój na najbliższym polu, czyli się tu pojawia, pojawia się jeden gościu i na dowolnym polu, no to chcemy tu, pojawia się czyli jeszcze, też z tych posiłków. Tak, dwa posiłki weszły. No. No niedobrze. Sposiłkowali. Okay. No i ja dobieram sobie jedną kartę do pięciu. Okej, okay. Zaraz coś tu poatakujemy. Ja muszę skończyć na tym polu, żeby to włączyć, tak? No tak i tak. Tak. No właśnie. To tam, pytanie, czy... Potrzebujesz ruchu dwa pola, żeby tam wejść. Znaczy ja mam, tylko pytanie, czy ja mam to... Odpalać, czy mam iść strzelać? Ja może spróbuj ich sprzątnąć, a ja bym tylko poszedł. To i tak muszę podejść, żeby strzelać, nie? Tak, bo jesteśmy... No, możesz więc wejść i tak sobie będzie tu piątku. Na przykład i tych dwóch sprzątać. Znaczy nie można chyba rozdzielać tam, trzeba tego, tak? No nie można tak, chyba że masz taką umiejętność. Ale no, możesz podejść i na przykład próbować już jednego. Może lepiej będzie tutaj i strzelić do tego. Ten jest mniej groźny, bo walczy, no, chyba tak. Że podbiegnie do nas. No, dobra, no to za jedynkę ruchu tutaj. Okej. Okay. No i możesz teraz... No i strzał mogę zrobić na trzy. Tak jest. Tego, żeby się go tak pozbyć. Tak jest, czyli zostanie sprzątnięty. Ale mamy teraz sześć, więc wchodzi. No znowu sześć niestety, no to kryzys, niedobrze. No, no i... Te dwie to, moje. Tak, te dwie i to spada. I odpalamy wydarzenie. Dwóch gości z blasterem idzie o jedno pole. Czyli ten idzie tu i ten będzie no i ten tu. Chyba pójdzie tędy, tak. Następnie... Ten albo ten. Bo on może tędy schodzić, tak? Nie, może nie? Wyłącznie tędy schodzić. Raz, dwa, trzy, cztery, no to ten ma bliżej. Ten ma bliżej, dobra. I teraz mamy, strzelają na zasięg dwóch gości z blasterem. Czyli no to obaj. Dostaniesz dwa obrażenia. No, ciężko jest. To już mam trzy. No i ja mam trzy. Musimy zacząć sprzątać, tak? No, musimy kończyć. To ja zrobię tak, zrobię ruch na jeden. Mhm. Czyli przyjdę do ciebie. I mam atak za 3 z bonusem, czyli za 4 i sprzątnę gościa. Ok, i nic nie odpaliłem z tych, bo tu mamy 4 i tu mamy 3. Dobra. I tu mamy 4. To ja teraz tak. Czyli odpalę raz. Sobie. Ja muszę przetasować, bo mi się skończyła talia. Trackera. Ok. Wywiad. Rusz się na pole ignorowania zdolności wrogów. Dobra. Czyli mogę ruszyć się tu. Tak. A mogę też zrobić to, żeby odepchnąć kogoś wroga, tak? Też możesz, bo dałeś na wywiad. No, więc w zasięgu 4 odpycham tego. Dobra. I teraz idę o jeden tu. I mamy. Tak jest. Drugie tego. Mamy, czyli drzwi się otworzyły i teraz już widzimy przez te drzwi. No i mógłbym ewentualnie przyjść tutaj ruchem. Można by ale... też tak. Albo zrobić, a tu jest plan, jest na ten. No to nie, plan to by trzeba mieć jedynkę, żeby plan jeszcze zrobić, żeby kryzysu nie dokładać. Mm. Ale z drugiej strony tak samo ruch, no to i tak odpalę kryzys i tak, no to nie wiem, to może lepiej będzie plan zrobić, bo może znajdę jakiś ten, jakąś obronę. A jesteś w stanie tak, żeby kryzysu nie odpalić? Żeby nie no do... nie, nie da się. Aha, okay, no to mam skocz. Z moimi kartami, ale i tak i tu nie mogę, i tu nie mogę, a ataku nie mogę zrobić, bo nie mam w kogo. No to rób, co tam. No dobra, to zrobię plan, to od razu trójką.
Czyli bierzesz trzy karty z planu, możesz jedną zachować i jedną na wierzch i jedną wyrzucasz. Tak, jest pech, no to pech się odrzuca. Tak jest, pech się zawsze wyrzuca. I biorę obronę, a drugą daję na wierzch. Dobra. No i mamy... teraz tak, no tu się odpali. Tak. Razem z kryzysem. Czyli niestety. Kryzys jest niestety, czyli wchodzi nam znowu kolejne posiłki. Taki z tym. Warto. Na szczęście to nie działa jeszcze, trzeba go będzie odpalić. No, czyli... I to są dwie karty twoje, jedna moja. I teraz będę musiał, jeszcze trzeba kartę tego pociągnąć. Bo to wydarzenie. A i wydarzenie jeszcze wchodzi, dokładnie. Przyciągnięcie uwagi. Odwróć najbliższy zakryty żeton zagrożenia. Nie działa przez zamknięte drzwi, ale mamy drzwi otwarte, tak? Czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Który chcesz otworzyć? Aha, odkrywamy sobie. Tak, odkrywamy po prostu. Działa, bo drzwi mamy już otwarte, więc działa. Ja proponuję może ten dalszy w razie czego, żebyśmy nie pchali daleko. I to jest dobra. Czyli już wiemy, gdzie dojść. Wiemy, że musimy teraz jak najszybciej jeden z nas musi wbiec tutaj. No to ja sobie muszę dobrać te Dobra, karty. Ja dobieram też jedną, bo mam... Okej, czyli tak, trzeba by sprzątnąć tego gościa tu, bo jest bardzo ten... przeszkadzający. Atak i tak, co bym nie dołożył, bo muszę siłę 3 co najmniej. No dobra, to robimy atak o sile 3. Gość zostaje sprzątnięty. No i teraz coś, albo plan, albo ruch. No, teraz ruch robię ruch, żeby tak. Jak tam wyjdziesz, to już wygraliśmy, tylko trzeba, Przeżyć fazę. Czyli no, zagrywam ruch o 4. Przeżyjesz. Tak, raz, dwa, trzy. Odkrywamy. Mamy to. Odkryte i teraz wystarczy tylko dokończyć kryzysy. Tak, czyli wchodzi. No to jeden żeton, to nie ma znaczenia. Nic nie robi nam, ale wchodzi karta za to. I karta. Na moim polu pojawia się wróg. Okej. Snajper. I jeden z blasterem w zasięgu 2. No, ale nie ma. Zasięgu. Nie ma, czyli nie strzela. Raz, dwa. Do mnie i tu jeszcze niestety też jest 6. Okay, czyli odpala się kryzys. No i jeszcze jedno wydarzenie. Jeden bijący rusza o 3 pola. No, oni mają tak samo blisko, no to wtedy, który się... No to daj tego gościa. Albo ty wybierasz, bo to są efekty zachodzące jednocześnie. Tak. Jeden z blasterem rusza się o 2 pola. Raz, dwa... To dawaj go tu. 3, 4, raz, dwa, trzy. To samo mają. Ty możesz wybrać słabszego. Ale on musi zejść tędy. A, on tędy. Czyli... Raz, dwa, trzy, cztery. Tak samo. No to daj go tu o 2 pola. I jeden snajper... Rusza się o jedno pole. Czyli, tylko ten. Tak jest, czyli oni tylko się ruszyli. No to takie. No w tej sytuacji udało nie było nam się. Ciężkie. Bo jest koniec tak. W tym momencie, bo gra mówi, że wygrywamy w momencie, kiedy na koniec tury gracza. Dowolny gracz. Dowolny gracz trzyma kołyskę. I a tura kończy się w momencie po rozpatrzeniu wydarzeń wszystkich, więc jak widzicie, pierwsza misja. Zakończona sukcesem. Zakończona sukcesem. Początek był ciężki, 3 obrażenia na start. Ty też 3, ale potem już... Ja nawet 4, bo raz obronę wyrzuciłem. Tak. Udało nam się, fajnie, że z tej strony akurat trafiły się przełączniki, bo jakby był tutaj, to... No to był gość o sile 5, nie? Znaczy o życiu 5. Czyli tu musiała być apteczka jeszcze. Tak, no tak. Apteczki się nie udało trafić. Dobrze, że to nie było przełącznika, bo byśmy mieli niezłą jadkę, żeby się przebić przez to wszystko. Trzeba by iść naokoło, bo jak sprawdzałem ten żeton, to... Także pomógł nam wywiad sprawdzić. Ja sprawdziłem i się okazało, że tu jest przełącznik. Mhm. Także też nam trochę, no te wszystkie akty się, jak widzicie, przydawały. Gra jest szybka, prosta. Kończymy. Zakończyliśmy pierwszą grę. Gratulujemy ukończenia pierwszej gry. Dodaj do gry 13 następnych kart stali przewodnika. Te karty będą używane we wszystkich przyszłych grach, nawet jeżeli odnoszą się do elementów nie mających zastosowania we wszystkich misjach. Dochodzą 2 karty zasad, opisują nowe zasady gry. I 8 kart umiejętności i 3 karty wydarzeń. Wtasuj je w odpowiednie talie. Czyli mamy teraz... Przygotowanie coś, do drugiego czyli scenariusza. Do drugiego scenariusza dostajemy... dostaną nowe karty umiejętności. Tutaj mamy przykład takiej karty, zaraz ją zobaczymy sobie. Mamy w lewym górnym rogu, karty będą miały taki symbol umiejętności. Te karty oferują potężne zdolności, ale 0 siły. Gdy umieszczasz tą kartę w taktycznej strefie akcji, nie używaj zdolności danej akcji, czyli odpalamy wyłącznie tą kartę. Możesz użyć zdolności umiejętności tej karty. Karta została zagrana do wskazanej strefy akcji. W czasie fazy wydarzeń uznaj, że ta
Strefa ma siłę równą dokładnie 5, niezależnie od innych kart żetonów. To też jest fajne, można kryzys będzie ominąć w ten sposób, czyli tylko wydarzenie będzie nam odpalało. Więc to już sobie uruchamiamy na stałe. Mamy kartę pomocy, ratowanie dziecka. Tak. Także tu już kolejna rzecz. Kolejny scenariusz, i teraz zobaczcie, tak to po pierwszej rozgrywce dostaje Mando gwizdżące ptaki. To jest do ataku. Tak, atak. Zadaje 5 obrażeń i rozdziela je dowolnie pomiędzy zagrożenia w zasięgu 1. O, bardzo mocno. Bardzo fajne, także dorzucaj to do swojej talii. Postać się tak ulepszyła. Tak jest. IG dostaje podstawową funkcję. Atak. Za każde obrażenie na IG 11 zadajesz 1 obrażenie zagrożeniu w zasięgu 2. Dobre. Też na daleko. Czyli IG będzie mógł na daleko strzelać. Dodaje to do swojej talii. No i wszyscy pozostali dostają też dostają swoją specjalną umiejkę, więc też je sobie już do talii wrzucimy. No i gry w karga. No co, jakby ktoś chciał tak na maksa fabularnie grać, to trzeba by pierwszą misję przejść każdą postacią no i, mamy i zagrać, że się ulepszają po przejściu misji. 3 kolejne karty. Tak RPG-owo. Tak, jeszcze 3 karty wrogów, czyli jeszcze takie, które się odpalają na 6+, na 5. No i jak widzicie, za chwilę się gra będzie nam rozbudowywała, więc te zagrożenia już będziemy sobie wtasowywać tutaj do talii wrogów. No i mamy stop w tym momencie. Żeby czekać do kolejnej rozgrywki. Tak jest, czyli zagraj kolejną grę, przygotuj misję drugą albo ponownie rozegraj sobie pierwszą i aby zwiększyć poziom trudności użyj standardowego poziomu. Myśmy już zaczęli ze standardowym, bo gramy w gry, więc uważamy, że takie łatwe poziomy to są dla osób, które powiedzmy zaczynają przygodę, więc im się to przyda, więc teraz już możemy sobie zagrać znowu tą misję ulepszoną troszkę, albo możemy no myślę, że pójdziemy w drugą, tak? Także dalej już nie czytamy, dalej są już kolejne rzeczy, jak widzicie pewnie jakieś kolejne karty. No. Będzie nam się gra w trakcie rozbudowywać o kolejne elementy. Tak jest. A jeszcze mamy 2 koperty, więc na pewno gdzieś tam ta gra tak. Ma jeszcze dużo ukrytych rzeczy. Także tutaj jak chcecie zobaczyć kolejne misje, to dawajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że zrobimy z tego taką małą dodatkową serię. Myślę, że zrobimy sobie taką po prostu kampanię. Tutaj są 4 takie misje fabularne, podstawowe, oparte właśnie o pierwszy sezon Mandalorianina. To nie jest żaden spoiler, bo to po prostu widać już w... Tak. Tutaj... No tutaj właśnie jakby instrukcja jest jednocześnie planszą. Flafik mały, fabularny, czyli to, co się działo tak, właśnie w części. Komiksem i tu już jest dokładnie. Druga misja. I to jest ucieczka z Nevarro, będzie drugą misją. Kto pamięta odcinek, tutaj się pojawiają Mandosi już w tym odcinku. Jak widzicie, bardzo dużo pól, gdzie będzie się działo akcja. No tutaj będzie ostra tak walka, jest. Przepychanie. Mamy też swoje akcje, mamy już cele misji, mamy inne zasady, a to też jest dla 2 graczy. Będzie grał Mandalorian i Paz Vizsla tym razem, czyli ten oto Mandos, znany myślę. No i później, jeżeli... Będzie kolejny komiks. Kolejny komiks tego. I tu mamy misję dla 4 postaci to, i tu już postaramy się zagrać. Tak, 4-osobowo są cele. Zaprosimy. Więzień, statek więzienny, także też jak pamiętacie z serialu, to jest statek więzienny Nowej Republiki. I mamy dalej Flafik, czyli końcówka sezonu, tak, pojawia się Moff Gideon ze swoimi resztkami z Imperium, no i mamy tą sytuację, bunkier, tak, ląduje TIE Fighter, pojawi się Moff na planszy, na pewno będzie chciał Grogu przejąć. Spoiler. Pojawia się tak, pojawiają się nowa misja, jak widzicie jeszcze też tak. Inne zasady, inne cele. Będziemy to wszystko myślę omawiać. Tak, znowu na 4 osoby. Tak. Iggy się w ogóle pojawia na innym polu niż Mando, Iggy, Cara Dune zagra tutaj i Griff Karga. Także jak widzicie, bardzo fajnie. Będziemy na pewno szczegółowo omawiać tę misję przed nagraniem kolejnej gry, więc... No. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Na 4 osoby też będzie ciekawie z tym rozłożeniem obrażeń pomiędzy graczy, bo różne osoby będą aktywowały te ruchy, ataki i tak, tak dalej. Tak. Więc no, dajcie znać, co myślicie o grze w komentarzu. Na pewno wygląda bardzo ciekawie. Ten rozwój w trakcie rozgrywki to jest coś świeżego, jeśli chodzi o takie gry właśnie planszowe, planszowo-karciane. No i możecie pisać też, czy macie tę grę, czy graliście, czy gracie, jak Wam się ewentualnie taka mechanika rozwijania w trakcie grania podoba.
Myślę, że to już w tym filmie wszystko. Także zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, odwiedzenia fanpage'a na Facebooku oraz Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie, także dzięki i do następnego filmu.